Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj zapraszam Was na szybki odcinek z 10 największymi owadami świata. Brzydzisz się karaluchów? To co powiesz na to stworzenie? To karaluch nosorożec. Najcięższy z wszystkich żyjących karaluchów. Może osiągać 8 cm długości i ważyć ponad 35 gram. Co ciekawe, jest długowieczny. Może żyć nawet 10 lat. Ta wodna pluskwa może mierzyć nawet 10 cm długości i potrafi boleśnie ukąsić w stopę. Mieszkańcy Tajlandii uważają jednak, że jest bardzo smaczna. Oto chrząszcz Megasoma acteon. Ten gigant może osiągnąć nawet 13 cm długości i ponad 4 cm szerokości. Żyje sobie spokojnie, skryty pod grubą zbroją w lasach Amazonii i południowej Ameryki. Ten uroczy chrząszcz nosi nazwę Goliat. Ze względu na wielkość i wagę, owady te spokrewnione ze skarabuszami są pretendentami do tytułu największych na świecie. Samiec tego gatunku może mieć nawet 11 cm długości i ważyć około 100 gram. Oto największy motyl świata. Motyl królowej Aleksandry. Rozpiętość skrzydeł tego giganta to 28 cm. Największy znany gatunek chrząszcza. Titanus giganteus. To żyjące w lasach Amazonii stworzenie, należące do rodziny kuskowatych, mierzy nawet 20 cm długości. Gigantyczna osa z rodzaju Pepsis. Jest tak duża, że z łatwością daje sobie radę z tarantulą. Stąd jej anglojęzyczna nazwa Tarantula Hawk, gigantyczna ćma, pawica Atlas. W naturze występuje w Azji Południowo-Wschodniej, południowych Chinach i Indonezji. Często jest jednak hodowana ze względu na fakt, iż jest to największa znana nam ćma. Rozpiętość jej skrzydeł sięga 25 do 30 cm. Ten groźnie wyglądający owad to daleki krewny szarańczy i naszego konika polnego Weta. Owady te zamieszkują jedynie Nową Zelandię i należą do najcięższych owadów świata. Osobniki tego gatunku ważą nawet 70 gram. Oto odnaleziony na Borneo patyczak. To najdłuższy znany nam owad. Mierzy ponad 50 cm. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, a kanał się podoba, to możesz zrobić to teraz. Buźka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.